Kilka słów takiego wstępu powie pani Marzanna Kowalczyk, nasza pani instruktor plastyki, jak to dzieci mówią. Zapraszamy Marzanno. Kilka ciepłych słów o Eugeniuszu. Proszę bardzo. Najpierw kilka ciepłych słów powiem o naszych dobrych gościach, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie na wernisaż wystawy właśnie pana Eugeniusza Kozłowskiego. Cieszymy się, że jesteście z nami i podziwiacie te piękne prace. I witam też pana Eugeniusza tutaj z nami. Osobą, która pierwsze kroki stawiała w pracowni artysty, malarza, pana Leszka Zasadzkiego. I tam były pierwsze projekty malarskie, grafik, rzeźb. Także, co mnie zaskoczyło, pan Eugeniusz jest bardzo twórczą osobą, bo w swoim dorobku ma ponad 1600 prac malarskich, 320 prac rzeźbiarskich. To świadczy o wielkim punkcie artystycznym. I powiem również, że jego wystawy były na terenie całej Polski. Indywidualnych wystaw było ponad 30. Ja już nie liczę tych wystaw zbiorowych i kontenerowych, gdzie autor miał kilka swoich prac. Muszę nadmienić, że były lata, kiedy pan Eugeniusz przebywał w Stanach Zjednoczonych. Tam też miał kilka swoich wystaw. Również w Kanadzie miał indywidualne wystawy malarskie. W Białorusi, nawet w Japonii znalazły się tam jego prace, grafiki, a to nie widziałam, proszę bardzo, grafiki. Także dzisiaj, chociaż mieliśmy wybór między rzeźbami, grafiką, wybraliśmy jednak tą technikę malarską, która tak bardzo jest nam bliska, ponieważ my tutaj mieszkamy na Pomorzu i mamy niedaleko do naszego morza. Te prace są tak naturalne, że powiedziałabym, żeby nie ta cienka warstwa wernisu, która na nich jest, te fale bałwany morskie tutaj by nam się przelały przez te ramy. Jest nasze takie podziękowanie, jak już pięknie, to szczęściowo kolorowe pana. Chciał przywitać, bo tego nie zrobiłem, tych ludzi, którzy w latach 90. przyjeżdżali na plenery do Gniazdka. Jest ich tutaj sporo. Podłaczam, poznaję troszeczkę, nie wiem, się postarzeni, ale powiem szczerze, cały czas jesteście, w oczach macie cały czas te iskierki twórczości i to jest bardzo, bardzo pozytywne. I miło was, co niektórych, spotkać po 20 kilku latach. No, myślę, że spotykać się będziemy częściej w tej właśnie sali. Będziemy organizować większość wystaw. I tak jak zastępka malarskiego było, tradycyjnie autor niestety na plecach pani instruktor będzie musiał się wpisać, żartuję. Ja otrzymam tylko tak wygląda. I zapraszam państwa także do wpisu do księgi pani zdrowej. Tradycji stało się zadość, zatem Eugeniu, masz głos, proszę bardzo. Szanowni państwo, drogie panie, panowie, kochane dzieciaczki. Bardzo dużo ciepłych słów tutaj usłyszałem na temat mojego malarstwa. Nawet
przesady było sporo, ponieważ większych mistrzów widziałem malujących pejzaże polskie, niż to ja potrafię. Natomiast co mnie cieszy? Cieszy mnie to, że Państwo, którzy daleko stąd mieszkają, przyjechali tutaj na tę jedną właśnie chwilę, na tę uroczystość, bo to jest mój dzień, jak gdyby wyczekiwany długo. Drugim tym momentem jest to, że po raz pierwszy mogę się Państwa pokazać w miastu, chociaż nigdy nie było to daleko, a jednak zawsze te lata mijały, parę dziesiąt lat i nie było tej okazji. Chcę najpierw podziękować Marzannie i panu dyrektorowi za to, że włożyli tutaj ogrom pracy w aranżację tej wystawy. Dlaczego maluję morze? Pytanie, na które w zasadzie nie ma odpowiedzi, ponieważ każdy z nas ma jakieś fobie czy jakieś przyjemności i to, że ja może maluję, to jest dla mnie ogromna przyjemność. Większość tych prac to powstaje w pracowni ze względu na formaty. Wiadomo, że w plenerach takiego formatu się nie wejdzie. I te prace powstają przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym, kiedy są długie dni, kiedy ja już tęsknię za wodą, bo kocham sporty wodne i żagle, nurkowanie, pływanie i tak dalej, i tak dalej. Nawet wędkowanie. Także ta tęsknota powoduje to, że biorę się za pracę właśnie. Poza pejzażami morskimi dużo poświęcam swojej pracy twórczej w ostatnich latach pejzażom związanym z moim miastem kochanym, to znaczy Szczurowem. I nawet mam zdokumentowane prawie fragmenty ścieżek rowerowych, które przebiegają wokół Jeziora Jaworskiego. Są to też dużo obrazy, połowę większości tych obrazów, które Państwo widzicie. One odzwierciedlają właśnie to, jak te tereny wyglądają, a raczej jak wyglądały, bo co kilka lat zawsze wszystko się zmienia pod kątem tym, że jesteśmy tymi największymi niszczycielami środowiska. Wycinane są drzewa na około i tylko ślad tych drzew pozostaje właśnie na obrazach. Drodzy Państwo, wszystkim chcę podziękować, że tutaj jesteście. Cieszy mnie, że jeszcze tyle z Was interesuje się sztuką, bo w Was jest nadzieja, że tak będzie dalej. To tyle. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Drodzy Państwo, jeszcze jest jeden taki moment, który... Nie, zrobimy to teraz. W końcu moje święto, proszę Państwa. Tak, chciałbym Państwu powiedzieć coś, co jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ tutaj mamy wielu przyjaciół, artystów, o których Państwo nie wiecie, tam wielki artysta, rzeźbiarz, malarz, tutaj artysta, to artysta, sami ludzie wielcy, którzy dużo, dużo zrobili w tym kraju i nawet w Europie ich pracy się znajdują. I potrafili zaszczycić właśnie ten dzień swoją obecnością w Europie, z czym jestem bardzo dumny. Mimo, że jesteśmy przyjaciółmi od lat. Dzisiaj jest taki dzień szczególny też dla jednej mojej koleżanki, która skończyła 18 lat. I chciałbym z tego miejsca złożyć jej najserdeczniejsze życzenia skończenia tych 18 lat i zaśpiewać 100 lat. Elo! Marynistów
polskim. Także jest to osoba na stanowisku i ma ogromny talent w malowaniu morza. Tak jak ona morze maluje, no to jeszcze się może troszeczkę uczyć. Tak, ja też. Także jeszcze naprawdę kiedyś pani prezes, jak będzie zechciała tu zrobić wystawę, to z pani jak się może naprawdę. Dziękuję bardzo.